Siemanko, ja jestem Przemek i miło mi was powitać w ten wakacyjny dzień. Dzisiaj pokażę wam 10 najbardziej powalonych reakcji w Brawl Stars. Zobaczycie naprawdę przeróżne reakcje na różne postacie, ale gwarantuję wam, wszystkie będą najlepsze z górnej półki. Także myślę, że warto zostać i oglądać ten odcinek do końca, bo będzie się działo. Jako że reakcje to jest jedna z waszych ulubionych serii, to umówmy się, że 12 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem i wlatuje druga część z tej serii. Może tak być? Wierzę, że damy radę razem wspólnymi siłami. A jeżeli chcesz wygrać Megaboxa, to wystarczy, że zostawisz suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym filmem, w komentarzu napiszesz, czy masz legendę, czy nie masz, to musisz odpowiedzieć na to pytanie, oraz obserwować mojego Instagrama PrzemoPBG, do którego link macie w opisie, bo tam pojawią się wyniki. I jedziemy z tym śledzeniem. Mam dla was propozycję. Wielu z was na pewno robi zakupy przez internet. Aby zaoszczędzić pieniądze, które potem mogę wydać na przykład na gemy, korzystam ze strony Leti Shops, czyli serwis, który oferuje wam cashbacki za zakupy w internecie. Rejestracja jest banalnie prosta i można to zrobić logując się przez Facebooka, przez konto Google albo po prostu zakładając oddzielne konto. Cały serwis polega na tym, że robiąc zakupy w ponad 2000 sklepów, część wydanych pieniędzy zostaje tobie zwracane. Sklepów uczestniczących w programie jest mnóstwo, na przykład Allegro, Booking czy Pyszne. Więc przykładowo, jeżeli jesz 5 kebabów miesięcznie, to skorzystaj z serwisu Pyszne i zaoszczędzaj pieniądze. Ja sam zawsze tak robię. Leti Shops posiada również własną wtyczkę do przeglądarki, która podpowie wam, czy dana strona bierze udział w ich programie, czy nie. Linki do strony, jak i rozszerzenia znajdziecie na dole w opisie. Później zgromadzone pieniądze możecie wypłacić sobie na konto lub na PayPal. Dodatkowo każdy nowy użytkownik dostaje konto premium na 7 dni, które daje 30% więcej cashbacku. Linki do rejestracji macie w opisie. Czy kiedykolwiek trafiliście ósemkę z Megaboxa, to jest niebywały fart. Mi to nigdy się nie udało, ale ci szczęściarze nie dość, że mieli 8 przedmiotów w jednej skrzynce, to trafili legendę. 8. To nie fake. Nie, tylko nie przeskakuj. Nie! Nie! Jeszcze nigdy nie słyszałem głośniejszego krzyku po dropnięciu Sandy. Co tam się zadziało, to nie mam pytań. Wasze uszy to wytrzymały? Chyba aż takiego krzyku się nie spodziewaliście. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, jak to Brawl Stars daje ludziom wiele radości. Tym dwóm widzkom udało się trafić Maxa, a ich reakcja to czysta poezja, wisienka na torcie. Wydarły się tak mocno, że do pokoju wbiła mama i zaczęła robić aferę. Warto to zobaczyć. I weszła pani Maruda, niszczycielka marzeń. Rodzice to zawsze mają wyczucie i wchodzą w najmniej odpowiednim momencie. U was też tak zawsze było? Dajcie znać w komentarzach. To, co za moment zobaczycie, już się nie odzobaczy. Czy widzieliście, jak ktoś kiedyś rage'uje z radości po trafieniu monet i gadżetu do Bu? Reakcja tych osób jest naprawdę sztosem i mega cieszę się ich szczęściem. Ja na jego miejscu zaparzyłbym sobie meliskę i trochę się uspokoił. Powinno zadziałać. A wy weźcie tak łyk wody dla ochłody i zostawcie subika na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Razem lecimy po 600 tysięcy. Ten chłopak całą swoją siłę użył do krzyku. Jestem tego pewny. Ale trzeba przyznać, że miał się z czego cieszyć. Szanse na kruka są bardzo małe. To konto ma 800 pułanków i grał! Pucharki akurat nic nie znaczą przy szansach na trafienie legendy. Bardziej to zależy od ilości posiadanych postaci i ilości otwartych skrzynek. Przepraszam za to, nie? Nie masz za co przepraszać, mordeczko, przynajmniej nas. Jedynie sąsiedzi mogą być na ciebie źli za ten krzyk. Czasami jednak mam wrażenie, że niektórym Brawl Stars wchodzi za mocno. A czy tej osobie wszedł za mocno? Ocencie sami. Morty!
wrażenie, że prawie się popłakał. Przynajmniej tak to brzmi. Takiej reakcji dawno nie słyszałem, ale naprawdę cieszę się bardzo mocno twoim szczęściem. A jeżeli ty masz jakąś sztos reakcję, to ślij mi ją na mojego Insta @PBG, link w opisie. A pamiętaj, aby wysłać sam link na YouTube i napisać, na co jest ta reakcja. Każdy chciałby pojawić się w moim odcinku, może to będziesz ty. Temu chłopakowi odjęło mowę, gdy tylko zobaczył kręcącego się Leona. Na początku nawet nie potrafił powiedzieć Leon, ale potem wydawał już jakieś dziwne dźwięki. Jeju, co to są za ryki jakieś dziwne? Co wam to przypomina? Oj, Byniu, zdecydowanie zaszalałeś tą reakcją. Gratuluję Leona, a my lecimy z prędkością światła do punktu 7 dzisiejszego odcinka. Pod numerem 7 chyba największy szczęściarz tego odcinka. Oczywiście nie mówię tego poważnie, bo chłopak wpadł w szał po trafieniu Barleya i skina na niego. O, otwieramy. O, Barley! Barley! Mam Barleya, mam Barleya. O, skin! Skin! Elwokie, to ale przecież Barleya otrzymujemy po rejestracji konta, no tylko Shelly jest prościej zdobyć, bo ją otrzymujemy na sam początek. Halo, co poszło nie tak? Czy na pewno wszystko u niego w porządku? Zaczynam się mocno zastanawiać. Jeżeli ktoś napisze, ile razy ten chłopak powtórzył słowo poko, to przypnę mu serduszko. Yes, poko! Poko! Co? Poko! Co? Co? W tym momencie chyba dostał laga i jedyne co mógł powiedzieć to poko. Śmieszne jest, jak Brawl Stars działa na ludzi. Za każdym razem myślę sobie, że widziałem już wszystko. Ale wtedy ktoś wysłał mi swoją reakcję i mam taką bekę, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie wiem, czy kiedyś cieszyliście się tak jak ten chłopak, bo ta reakcja naprawdę wiele z nich przebija. Go! 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 Legenda! Legenda! Jaki Megabox! Co? Przepraszam ludzi, że tak krzyczę, Krok! Oj, Megabox naprawdę szczęśliwy. Też chciałbym Kruka. Jego reakcja była naprawdę niesamowita. Gratuluję Legendy. Oczywiście jak zawsze przypominam wam, abyście wysyłali swoje reakcje na mojego Insta. Tylko proszę, wysyłajcie je w postaci linka na YouTube. Reakcje na trafiane przedmioty w Brawlu są bardzo różne. Można zareagować bardzo spokojnie, ale można też żywiołowo, tak jak ten chłopiec, który cieszył się z monet, gemów i Rico. Serio, no. Ile monet? 49 monet, co jest? Nie ma postaci. O nie. 20 monet. O, co? Jaki problem? Gemsy. 30. Co? Dobra. Ale żeby ktoś z podwajacza żetonów się cieszył, to tego jeszcze nie widziałem. Jednak to nie koniec farta, bo chłopakom udało się zdobyć na niego. Nani! Co? Co jest Nani? To jest legend, to jest mityczny. Nie wiadomo, co to jest w ogóle. Słuchajcie, to był za opening. Chciałbym mieć takiego farta jak wy. Brakuje tutaj jeszcze tylko legendy. Życzę wam, abyście trafiali same legendy i cieszyli się jak te wszystkie osoby w tym odcinku, bo życie staje się piękniejsze, gdy na waszej twarzy pojawia się uśmiech. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby właśnie teraz zostawić suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem, jeżeli materiał ci się spodobał. Zaobserwuj mojego Insta, bo tam pojawiają się naprawdę ciekawe fotki, link w opisie, a także zobacz inne moje filmy, które teraz ci się wyświetlają. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia!